Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Microsoft Surface Laptop Studio. Jest to sprzęt, który, nie ukrywam, wzbudził bardzo duże moje zainteresowanie, odłożę go, bo jest dość ciężki. Natomiast ja bardzo doceniam wtedy, kiedy jeden sprzęt potrafi wiele jednocześnie. I oczywiście testowałem wcześniej gdzieś tam Surface Pro 8 generacji, czy te wcześniejsze. I one rzeczywiście były fajne, bo to były tablety, które mogły się jakby przepotwarzyć trochę, powiedzmy, w komputer. Natomiast nigdy to nie było to. Po pierwsze, specyfikacje były niższe, nie było, no, po prostu konkretnych kart graficznych. Druga kwestia taka, że jednak, no, zapominaliśmy o tym, że to jest tablet. I niestety przez tą konstrukcję tej klawiatury, która sobie tak zwisała, tak na dobrą sprawę, mieliśmy tą nóżkę, no, zdarzało się, że traktowaliśmy go w głowie jak komputer, a tak na dobrą sprawę nadal to był laptop. Nie dało się chwycić za tą klawiaturę, o czym też wielokrotnie mówiłem. Natomiast ten sprzęt jest wyjątkowy, bo to nie jest zwykły laptop, to nie jest też urządzenie do szkicowania, to nie jest maszynka do grania, to nie jest też tylko urządzenie do renderowania filmów. Myślę, że to jest gdzieś tam wszystko w jednym. Nie jest idealnie, bo mam wrażenie, że nadal wiele rzeczy, no, można by było jednak mimo wszystko tutaj poprawić i trochę lepiej przemyśleć, szczególnie jeżeli to jest urządzenie, powiedzmy, dla użytkowników właśnie takich pro, czy takich, którzy są kreatywni i potrzebują niektórych rozwiązań. Natomiast uważam, że ogólnie wiele fajnych rozwiązań, które zastosowano tutaj, zrównały się totalnie, i to tak bez żadnego ściemniania, z tym, co od lat uważam, że w MacBookach na przykład jest doskonale zrobione. I zwracam uwagę, że to nie jest tylko MacBook, to nie jest tylko laptop, o czym dowiecie się za chwilę. Oczywiście, jak zawsze w przypadku Microsoftu, jest miliard różnych konfiguracji. Przesadzam, ale chyba jest 5 takich sensownych. Od i5 po i7, od 16 do 32 GB pamięci RAM, tam kilka terabajtów, jeżeli chodzi o pamięć wbudowaną. Ja chciałem zrobić tą recenzję wcześniej i wtedy była jeszcze promocja, że właśnie pióro, które jest tutaj, chyba było w zestawie, teraz już tego nie ma, musicie sobie to dokładnie doczytać. Natomiast to pióro nie jest tutaj przez przypadek, ono oczywiście się tutaj cały czas ładuje, więc jest bardzo mocne i o tym powiemy sobie za chwilę, ale fajnie, bo to można po prostu podróżować cały czas z nami. I ten sprzęt jest oczywiście, jak zawsze w przypadku Microsoftu, wykonany z aluminium ze stopem magnezu. Świetne jakościowo, w sensie tutaj nic nie skrzypi, nic nie wydaje dziwnych dźwięków. Mam wrażenie, że wentylatory są dużo lepiej dostrojone tak dźwiękowo, niż to w poprzednich latach miało w przypadku innych Microsoftowych urządzeń, ale też wszystkich innych laptopów ogólnie na Windowsie. Dobrze wiecie, w MacBookach ten dźwięk, przynajmniej od tych Apple Silicon, jest naprawdę rzeczywiście taki bardziej satysfakcjonujący i nie taki rzędzący, nie taki wysoki, żeby po prostu gdzieś tam się wbijał uszy. Natomiast zacznijmy sobie od opakowania. Tak jak mówiłem, że udało nam się dorwać to w promocji, to mamy pióro w zestawie, ono tam parę stów kosztuje. Myślę, że jeżeli ktoś będzie z tego korzystał i chce jakby w ten sposób wykorzystywać ten sprzęt, To warto. Natomiast jeżeli macie tak samo jak na przykład z Note'ami od Samsunga, że kupujecie telefon, ale nie wiecie, czy będziecie korzystać z rysika, nie brałbym go na samym początku. To można dokupić sobie jako akcesorium później, chyba że w jakiejś promocji nadal będzie gdzieś tam dodawane w gratisie. Ale zacznijmy od tego, co mamy w pudełku. Jest 102-watowa ładowarka, która oczywiście jest taką podwójną, że oprócz tego mamy wyjście USB-A z tego, więc można jednocześnie ładować sobie telefon. To jest absolutnie fantastyczne rozwiązanie do dzisiaj, uważam. I to od wielu lat. Dziwię się, że wielu innych producentów na to nie wpadło. Przecież to jest genialne. Jak jedziemy szczególnie dziś na wyjazd, bardzo fajnie, że możemy podłączyć sobie tylko dodatkowy kabel i z jednego gniazdka ładujemy oba sprzęty. Samo ładowanie jest bardzo szybkie, tam godzinka z kawałkiem, to rzeczywiście prawie niezauważalne tak na dobrą sprawę, ale tylko przy użyciu tego magnetycznego portu. On jest magnetyczny, tak jak mówię, więc przy zasadzie tak jak poprzednio, jest to na tyle fajnie wyczute, że jakby przyłącza się automatycznie, nawet jeżeli trzymamy tylko za końcówkę kabla, natomiast z drugiej strony jak wyciągniemy, to automatycznie się to rozłącza. I powiem szczerze, dla mnie to rozwiązanie jest lepsze niż MagSafe w przypadku nowych MacBooków od Apple, bo tutaj u Apple trzeba po prostu, no, jakby zerwać ten kabel tak, że musi być albo góra, albo dół, i on wtedy się tak łatwo wyłamuje. Jak pociągniemy tak wprost, to niestety sprzęt leci.
Tu tego problemu nie ma. Obojętnie pod jakim kątem po prostu pociągniem za kabel, on się odłącza. Ale też przypadkowo nigdy nie zdarzyło mi się, żeby po prostu gdzieś tam się odłączyło, żeby samo to się działo, jak wiele osób gdzieś tam może pomyśleć. Więc ładowarka super, jest też bardzo mała ta kosteczka, więc podróżna jak najbardziej popieram. I oczywiście można ładować po lewej stronie z portów USB-C, które są Thunderboltem 4, natomiast tu rzeczywiście musimy mieć bardzo mocną ładowarkę, bo na ogół wyskakuje informacja, że to jest wolna ładowarka. Natomiast to też nie jest jakoś szkodliwe dla baterii, żeby ładować wolniej, wręcz bardziej pożądane, więc w ten sposób można również urządzenie ładować. Natomiast zwracam uwagę, bo to też mnie zaskoczyło, jak bardzo mocno obciążymy urządzenie, nawet jeżeli będzie podłączona jakaś tam w miarę szybka ładowarka, ona może nie utrzymać stanu naładowania urządzenia. Ono będzie się rozładowywać wolniej, ale mimo wszystko. Więc jeżeli macie dużo pracy takiej naprawdę obciążającej, ta dedykowana ładowarka jest najlepszym rozwiązaniem. I też wtedy włączają się te wszystkie tryby maksymalne. Nie zawsze chyba się włączają na tej zwykłej ładowarce Thunderboltowej. Tak mi się wydaje. Kolejna rzecz to oczywiście mamy po drugiej stronie złącze słuchawkowe i tak na dobrą sprawę tyle. Przechodząc do konstrukcji. Jak możemy zobaczyć, to jest taka kanapka. W sensie oczywiście tu mamy tą część otwieraną, natomiast dolna również no, wygląda tak, jakbyśmy na dole mieli wentylatory. I tam znajdują się wszystkie najważniejsze podzespoły, czyli procesor, karta graficzna, tak dalej, tak dalej. Dzięki temu to powietrze jest zasysane i wyrzucane jednocześnie. I działa to na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy robimy coś w miarę intensywnego albo powiedzmy stricte przeglądania internetu, to tego urządzenia nie słychać. W ogóle nie zdarzyło mi się, żeby ani razu się włączył wentylator. W momencie, kiedy renderujemy, zależy od długości renderu, o tym będziemy sobie za chwilę mówić, ale jest to delikatnie słyszalne, delikatny szum w ogóle nie przeszkadzający. Natomiast w momencie, kiedy gramy, testy syntetyczne i tak dalej, to niestety urządzenie no, dość mocno wyje. Natomiast dużym plusem jest to, że mam wrażenie, że rzeczywiście to chłodzenie zostało na tyle zoptymalizowane, że w momencie, kiedy kończymy taką rozgrywkę, czy kończymy takie jakby wydajne rzeczy, jakby długość tej intensywności tego wentylatora jest bardzo, bardzo krótka. W sensie bardzo szybko on się wyłącza, bardzo szybko schodzi z obrotów i rzeczywiście po chwili urządzenie robi się już bezgłośne. Więc to uznaję za plus, bo zdarzały się wcześniejsze laptopy u mnie na testach, które nawet po zakończeniu tej całej rozgrywki i tak dalej potrafiły jeszcze później pół godziny się chłodzić i nadal nie mogły się wychłodzić, pomimo tego, że urządzenie nie robiło nic obciążającego. Ok, jeżeli chodzi o specyfikacje, no to tak jak mówiłem, jest kilka. Zwracam tutaj uwagę, że musicie dobrać konkretną wersję pod siebie. W moim przypadku jest to procesor Intel i7 11 generacji, to jest 11370H. Mam 16 GB pamięci RAM, 500 GB jeżeli chodzi o dysk i GeForce RTX 3050 Ti z 4 GB pamięci RAM, czy tam VRAM, tak na dobrą sprawę. Więc specyfikacja jest, myślę, jak najbardziej sensowna, szczególnie przy założeniu, że to jest rzeczywiście urządzenie, które można wszędzie zabrać, tak? To jest sprzęt, który nadal jest przenośny. Jest to taka wielkość, bym powiedział, powyżej trochę 14, chyba mniej niż 15. Co prawda nie podchodziłbym tak optymistycznie jak Microsoft, że mówił, że to jest jakby ekran w dużo większym formacie niż faktycznie urządzenie jest. Natomiast nie jest to nadal jakiś ogromny sprzęt, który myślę, że w zupełności można gdzieś tam zabrać. Jest natomiast ciężki, dość ciężki i na to też zwracam uwagę. Tym bardziej, że oczywiście konstrukcja jest trochę bardziej złożona niż w typowym laptopie. I do tego sobie za chwilę przejdziemy, ale omówmy jeszcze te rzeczy takie rzeczywiście bardzo jakby podstawowe w przypadku tego typu sprzętów, które są jak najbardziej tutaj satysfakcjonujące. W sensie uwielbiam Microsoft za to, że te rzeczy, które no jakby nie zwracamy na nie uwagi tak na dobrą sprawę, one wypadają tutaj świetnie i z roku na rok są udoskonalone. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam ekran, no mamy to ekran, który ma 14,4 cala, jest to oczywiście Pixel Sense, 2400 na 1600 pikseli, proporcje 3:2, kontrast 1500:1, obsługa 10 punktów do dotyku. I ekran jest absolutnie fantastyczny, znaczy jest rewelacyjny do oglądania filmów, do przeglądania treści, świetnie to wypada. Nie jest może aż tak bardzo jasny, jak niektóre potrafią być, w szczególności na przykład do MacBooka Pro, natomiast ma inną zaletę, myślę dużo ważniejszą, bo on jest na tyle jasny, że nawet na dworze będzie wszystko widać, w warunkach takich biurowych tym bardziej. Natomiast ma inną ultra cechę, czyli bardzo niską jasność, tą minimalną. I ona rzeczywiście świetnie się przydaje, bo rzadko kiedy sprzęt potrafi się wygasić tak mocno, jeżeli chodzi o ekran, żeby wieczorem, kiedy rzeczywiście totalnie ciemno,
nie powodował dyskomfortu oczu. Ten sprzęt tego nie powoduje. Jest naprawdę świetnie, to jest chyba pierwszy tego typu sprzęt z tak dużym ekranem, który oprócz tam tabletów, który potrafi tak nisko zejść z jasnością. I to jest rzeczywiście świetne. Druga rzecz to głośniki. Oczywiście głośniki Omnisonic ze wsparciem Dolby Atmos są absolutnie fantastyczne. Mogą być ciut głośniejsze, ale ogólnie jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest naprawdę fenomenalnie. Świetnie się słucha na tym muzyki, ogląda filmy, zresztą przy tak dobrym ekranie. Pod względem multimediów naprawdę to urządzenie wypada bardzo, bardzo dobrze. Tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o mikrofony i kamerę. Kamera jest ok, natomiast nie sądzę, że to jest coś wybitnego. Jeżeli chodzi o mikrofony, to macie próbkę teraz. Testujemy nagrywanie, zobaczymy jak to jest, jak to wygląda. Wygląda spoko, ale jaki będzie efekt finalny, to się okaże, zobaczymy. Kolejna rzecz to klawiatura. Tu bym powiedział, że nie ma nic odkrywczego, w sensie jest nadal bardzo dobrze. Wszystkie przyciski takie dodatkowe, funkcyjne są, wszystko działa, nie zauważyłem jakichś większych problemów, pisze się na niej dość wygodnie. Cały czas mam wrażenie, że jest taka jakaś delikatnie plastikowa, ale to jakby takie moje odczucie. Natomiast touchpad. Touchpad jest absolutnie fantastyczny, w sensie jak zawsze te szklane touchpady, które już zawsze w Surface'ach były świetne. Tutaj ten ślizg jest również genialny. Mam wrażenie, że tylko przycisk ten prawy jest jakby tak bardzo w narożniku trzeba kliknąć. Szkoda, że nie jest to jakby troszkę wyżej zrobiona ta część wydzielona. Ale sam touchpad oczywiście jest nieruchomy, w sensie możemy klikać, mamy to wrażenie, jest ta wibracja, ale on jako płytka się nie rusza, tak jak ta w MacBookach. I działa to właściwie identycznie. Gesty są świetne, bardzo płynne i tak jak mówię, ślizg jest idealny, dużo lepszy niż chociażby w MacBookach od Apple, więc ogólnie tą kombinację również uważam tutaj za bardzo, bardzo udaną. Natomiast opowiadam o tym sprzęcie, ale nadal nie powiedziałem, co jest jakby unikatowe dla tego urządzenia, a jest oczywiście to, że oprócz tego, że możemy otworzyć sobie ten nasz sprzęt w ten sposób, i na początku może być to dla Was takie trochę problematyczne. Zapomniałem powiedzieć, że jest oczywiście Windows Hello, więc działa perfekcyjnie. Natomiast oprócz tego, że mamy po prostu normalny laptop, mamy jeszcze dodatkowe dwie formy tego urządzenia. I tak jak mówię, pierwszy raz jak to będziecie robić, jak będziecie testować, czy kupicie ten sprzęt, macie wrażenie, że łamiecie ekran. Jest to dość dziwne, ale no, kwestia wprawy. No oczywiście niestety w takim układzie brudzi nam się ten ekran od tych naszych palców, natomiast robimy sobie taki myk. Czyli łamiemy sobie jakby tą część i możemy położyć sobie ją jakby przed klawiaturą. Dzięki temu zakrywamy klawiaturę i mamy jakby taki tryb, powiedzmy, prezentacji, czy też tryb do oglądania filmów. To jest świetne wtedy, bo klawiatura nam nie przeszkadza. Wszystko oczywiście można dotykowo robić. Touchpad nadal działa, więc jest to rewelacyjne rozwiązanie. Nie znam tych oficjalnych nazw, jak to się nazywa, nie ma to większego znaczenia. Natomiast to rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajne. I teraz tak, ja zadałem, bo miałem specjalne takie, powiedzmy, połączenie wideo z Microsoftem. Zadałem pytanie, czy faktycznie ta część, która tutaj jakby aluminium, dotyka aluminium, są oczywiście tu jakieś takie gumowe elementy, które no gdzieś tam to ochraniają chyba i jest tu magnes, więc to się przesysa, to się nie będzie ruszać, ale czy to aluminium, czy ten stop magnezu z aluminium się nie porysuje, no bo to jest jednak ważne, jak będziemy to robić powiedzmy 10 razy dziennie, to 10 razy dziennie uderzamy powiedzmy aluminium o aluminium, więc może coś tu się po dłuższym czasie stać. Podobno nic takiego nie występuje i nie mamy się o co obawiać. Muszę im zaufać, nie mam na tyle długo sprzętu, żeby móc to w 100% sprawdzić. No i jakby trzecia forma jest taka, że po prostu bierzemy sobie ten sprzęt, obracamy i możemy sobie położyć do końca i mamy po prostu duży tablet. Duży, ciężki tablet, niezbyt to wygodne, ale szczególnie dla osób, które rysują czy podpisują jakieś dokumenty, to wtedy rzeczywiście spisuje się to świetnie. Wyjmujemy sobie spod spodu nasze pióro, które jest naładowane i możemy od razu pisać, cokolwiek tam robić. Pióro jak zawsze jest przyciskiem, który wywołuje nam konkretną aplikację, na przykład do robienia notatek, co będziecie mogli zobaczyć. Jest oczywiście dodatkowy przycisk, który można sobie skonfigurować. Powiem szczerze, co do samego pióra. Jest bardzo fajne, pisze się na nim bardzo wygodnie. Jest również coś takiego, że jak zmieniamy kierunek, nie, jak piszemy to nie, ale jak zmieniamy kierunek gwałtownie pisania, to jest taka delikatna tutaj wibracja, można ją regulować naturalnie. Też konfigurujemy pióro, czy jest pod praworęcznych, czy pod leworęcznych. I ta wibracja ma powodować, że mamy wrażenie, że piszemy po takiej zwykłej kartce.
przy tych zmianach kierunków gdzieś to można wyczuć, natomiast ja bym tutaj takiego wrażenia nie odczuł. Natomiast ogólnie i tak milion punktów nacisku i tak dalej, te wszystkie parametry, które możecie sobie wyczytać, jest bardzo, bardzo precyzyjne i rzeczywiście jakby ja nie mam takiej zdolności, ale można narysować tutaj coś moim zdaniem fantastycznego, więc jeżeli macie takie potrzeby, takie zdolności i to jest wasza praca, no to to rozwiązanie jest świetne, no bo mamy normalny komputer, który jest również tabletem powiedzmy graficznym, i jest do tego przystosowane, do tej pozycji, a zawsze możemy wrócić do formy naszego normalnego laptopa i to rzeczywiście jest pod tym względem genialne. Tak jak mówiłem, to wymaga pewnej wprawy, więc rzeczywiście trzeba się do tego troszkę przyzwyczaić, natomiast ogólnie uważam, że sprzęt jest rzeczywiście fantastyczny i cieszę się, że te rzeczy, które są takie powiedzmy mało doceniane, czyli to, że otwieranie samego urządzenia można zrobić jedną ręką, jest na tyle ciężkie, że magnes do pióra jest bardzo mocny, że ten zawias rzeczywiście sprawia wrażenie takiego naprawdę solidnego, głośniki są świetne, ekran jest kapitalny, ale wydajność. Wydajność ogólnie jest naprawdę bardzo dobra, w sensie zrobiłem jakieś tam testy Lary jak zawsze, plus trochę BMG, bo to jest jedyna gra, na którą ostatnio czas, żeby sobie trochę chwilę pograć. Wygląda to świetnie, działa to świetnie, natomiast zwracam uwagę tutaj z tą oryginalną ładowarką, bo jak odłączymy urządzenie od prądu, możemy włączyć sobie maksymalną wydajność, natomiast bateria wystarcza na 2 godziny raptem, jeżeli będzie po prostu wszystko na maksa rozkręcone. Ale w cyklu takim normalnym myślę, że spokojnie jesteśmy te 4 do 5 godzin wytrzymać, w zależności od intensywności pracy. Jest to niezły wynik, natomiast no też zwracam uwagę, ekran jest większy niż w MacBooku powiedzmy Pro 14, bateria jest myślę troszkę mniejsza, ale tak na dobrą sprawę no mamy też urządzenie trochę innego w sumie tutaj typu. Więc ogólnie bateria jest ok, bez zbędnego szału, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście chce wykorzystać 100% mocy, to zwracam uwagę, że ładowarka będzie tutaj niezbędna. No i co do tej mocy, no to myślę, że samej konfiguracji no to już wielokrotnie pewno słyszeliście, więc wiecie czego można się spodziewać w różnych tytułach, bo będzie wyglądało podobnie. Ja natomiast odpalam systematycznie ten swój test w DaVinci Resolve jako tej platformy takiej multi, czyli i na Macu i na Windowsie. I ten wynik jest tutaj niezły, nie jakiś rewelacyjny, tam 2 minuty z kawałkiem, w sensie miałem już urządzenia, które radziły sobie szybciej, lepiej po prostu w tej kategorii, więc wrzucę wam jakąś tutaj ewentualnie listę. Natomiast już tak jakby dla samej formalności wrzuciłem to samo na moim MacBooku Pro 14 i okej, to było 2 minuty z kawałkiem, mój MacBook Pro z M1 Maxem zrobił to dokładnie 24 sekundy. I sprawdzałem, to nie jest kwestia jakiejś optymalizacji i tak dalej, no nie wiem, nie widzę tutaj innych opcji, wszystko zaznaczone, że CUDA i tak dalej, użycie karty graficznej tej dużej, a nie wbudowanej i tak dalej, tyle to niestety trwa, nawet po podłączeniu do zasilania, więc działa to znacznie szybciej na MacBooku. I myślę, że w zależności oczywiście od potrzeb, jeżeli ktoś ma pracę kreatywną albo właśnie tego typu plus dodatkowo lubi sobie pograć, idealny sprzęt plus możliwość pisania, podpisywania dokumentów, rysowania, szkicowania, no świetne. Natomiast czy stricte jeżeli chodzi o wydajność będzie najlepszy? Pewno nie, myślę, że liczyliśmy chociażby na Intela 12 generacji już, które naturalnie się pojawiły jakiś czas temu. Po prostu liczyłem, że to urządzenie może będzie jeszcze troszkę więcej oferowało, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast ogólnie, no muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z drugim takim urządzeniem, które będzie 3 w jednym. Rzeczywiście każda z tych form jest bardzo satysfakcjonująca, a podstawowe parametry, jeżeli chodzi o urządzenie, są rzeczywiście bardzo dobre. Myślę, że i zarówno pod względem ekranu i głośników jest to naprawdę najwyższy poziom. W sensie to urządzenie jest świetnie zrobione, świetnie wygląda, świetnie gra i świetnie wyświetla obrazy. I to już jest powiedzmy połowa sukcesu, jeżeli chodzi o laptopy. I na końcu cena. Cena za ten komputer 3 w jednym, tak na dobrą sprawę. Myślałem, że będzie jakaś bardzo, bardzo wysoka, w sensie, że będzie zaczynać się, nie wiem, od 12 czy 13 tysięcy, bo rzeczywiście sprzęt sprawia wrażenie takiego bardzo premium i chyba może nawet takiego najbardziej premium, jeżeli chodzi o Windowsa. Na pewno Microsoft chciałby, żeby właśnie ta linia tak była reprezentowana. Natomiast miłą niespodzianką jest tutaj to, że te podstawowe wersje z i5, oczywiście bez zewnętrznej karty graficznej i tak dalej, zaczynają się od 8 tysięcy, co nadal nie jest mało, natomiast za
tego typu urządzenie, gdzie może ktoś nie potrzebuje takiej stricte super wydajności i nadal będzie dla niego to satysfakcjonujące, że coś tam się wyrenderuje w 15 minut czy 20, a dodatkowo mamy po prostu bardzo fajne urządzenie, to nie jest zła propozycja, bym powiedział. I okej, porównuję do 15 tysięcy, bo tylko kosztował mój MacBook Pro z M1 Maxem, natomiast jeżeli bym chciał sięgnąć po tą wersję podstawową z M1 Pro, no to on się zaczyna od 10 tysięcy, czyli tyle mniej więcej, ile kosztuje ta wersja właśnie z i7. I M1 Pro jednak jest mniej wydajny od M1 Maxa, czyli może być to porównywalne mniej więcej, jeżeli chodzi o te urządzenia, a dostajemy tutaj no jednak takie urządzenie, które, tak jak mówię, no ma dodatkowe kilka bajerów, których nie ma nikt inny. Więc nie jest tanio, natomiast porównując do tego, że dostajemy coś więcej niż typowy laptop, nie uważam, żeby te ceny były jakieś bardzo bandyckie, jeżeli chodzi o tą podstawową wersję i tą troszkę lepszą, z tą zewnętrzną kartą RTX-em 3050 Ti, biorąc pod uwagę, że dostajemy rzeczywiście świetnie zrobione urządzenie. Więc podsumowując, uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny sprzęt. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę mega premium w przypadku Windowsa 11, rozglądnijcie się za tym, może akurat to będzie to, czego oczekujecie. A jeżeli jesteście osobami, które rzeczywiście potrzebują dodatkowego rysika, szukały, żeby kupić komputer i laptop, to można to zamienić oczywiście w jedno urządzenie i polecam sobie po prostu to sprawdzić. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, jeżeli macie dodatkowe pytania, dajcie znać. Podejrzewam, że kiedy pójdzie ta recenzja, ja już sprzętu niestety nie będę miał, ale postaram się odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.